boski kaprys stworzył to miejsce. A ludziom, jak dotąd, nie udało się tego całkiem popsuć. Przez setki lat istnienia Kazimierza Dolnego otoczenie rynku i najważniejsze budowle miasta zmieniły się niewiele. Przychodzący tu na świat znają tajemnicę tego miejsca. Życie płynie tu pod szerokim i świetlistym jak nigdzie niebem. Urodzili się w cieniu kazimierskiej baszty. Ci dwaj z lewej studia nad historią i przyrodą miasta rozpoczęli bardzo wcześnie. Właśnie oglądają raka. Na uroczyste okazje ubierano ich w odświętne ubranka. Ci sami, dużo później, chyba bardziej dorośli. Ten z prawej to Tadzio, a z lewej Tado. Wydeptywali ścieżki dookoła baszty, a od baszty wszystko się zaczęło. Dużo słychać. A wyobraź sobie, jak nie było, jak tylko gdzieś jakiś szelest zwierząt przechodzących po zaroślach. Te ciotwane są. No, w pewnym sensie. To się ktoś tłucze w garnek. Dzwony na pewno, a właśnie stąd można było słyszeć dzwony. Na przykład jak w Wąwolnicy dzwonili na trwogę. Ach tak, to właściwie po to oni tu siedzieli. Nie tyle, żeby zobaczyć, to żeby usłyszeć. A tu na Wisłę, w górę Wisły patrzyli. Czyli tak, szczelina na wschód, jedna obserwacyjna, druga obserwacyjna na Wisłę. To jest ta właśnie, przy której siedzimy. To chyba z powodów celnych ona była, nie? Żeby widzieć, kto przypływa i kto ma zapłacić. To o ile stamtąd wszystkie, co złe przychodziło do Kazimierza, to tutaj dobre, bo tu płynęli z góry Wisły kupcy. No to chyba sól przypływała. Ogromny ruch był na Wiśle. Łyżwy, kozy, szpicaki. To szpicak, wiesz, co to było? Wiem. Prom. Prom. A były, no, komięgi. Szkuty? A szkuty, wiesz, ile miała załogi? Szkuta? Z 10 osób. Nie, około 30. Najprawdopodobniej po to, bo szkuty były nierozbieralne, żeby je potem wciągnąć w górę Wisły. A ta reszta była rozbieralna i te małe łódeczki? Te niektóre, tak. No, a z tych najmniejsze to były baty, które przetrwały do lat, jakich, kiedy ostatnie baty znikły. 60 lat. 60, 70. Znaczy, że to ludziom dawało utrzymanie ta rzeka. Słuchaj, były tu i będą uprawiać seks, ale najpierw wypiją szampana, bo sądzą, że są już szczęśliwe. Tu był i się wychylił. Bruce from Michigan. A tu się wkuwali niektórzy, w środek chcieli baszty wejść prawie. Albo skuwali po prostu tych, którzy byli poprzedni. A ten sobie, zobacz, cały ołtarzyk zrobił. Ładne nazwisko. Milton. Popatrz. I nie ma daty. Popatrz, ma Fritz. Z pierwszej, nie, to chyba przed pierwszą wojną. 1875. A właśnie, czy ci, którzy budowali tę basztę, umieli pisać, jak myślisz? Na starych murach znajdują się różne znaki. Wydłubane gwoździem, wyrwane pociskiem, uczynione ręką budowniczego. Najstarszą tajemnicą miasta jest właśnie baszta. Baszta, zamek i kościół wyznaczają oś miasta. Oś przechodzi przez rynek i zamyka ją klasztor.
Tak wyglądał rynek 150 lat temu. Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę Świętą. Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, a wyrwi nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu i równemu im w bóstwie Duchowi Świętemu, jak było na początku i zawsze i nie. 400 lat temu specjalnie utrzymywani księża mansjonarze śpiewali mieszczanom kazimierskim codziennie godzinki. Z pokłonem Panno Święta ofiaruję Tobie te godzinki ku większej czci Twej i ozdobie, prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła, a przy śmierci nam słodką opiekunką była. A przy śmierci nam słodką opiekunką była. Fara budowana przez 3 stulecia ukończona została na początku XVII wieku. Wystrój kościoła świadczył o zamożności miasta i hojności mieszkańców. Stopy całych pokoleń kazimierzan wygładzały marmurowe płyty posadzki kościoła. Pod nią w kryptach spoczywają szczątki proboszczów i znamienitych mieszczan. Te rzeźbione i niegdyś kolorowe kamienice wystawili bracia Przybyłowie, bogaci kupcy kazimierscy, dla własnej chwały, z pobożności i dla moralnej nauki. Święty Krzysztof to patron fundatora oraz podróżnych. Dumnie dźwiga, idąc przez rzekę, ciężkie jak świat, dzieciątko Jezus. A na dodatek w sakwie ma jeszcze 3 dzieci. Dekoracja fasady kryje w sobie metaforyczny portret patrycjatu XVII-wiecznego Kazimierza. Pozowali doń ludzie twardzi i umiejący obracać pieniędzmi, ascetyczni, ale i zmysłowi. Przy oknie pierwszym mężczyzna załamany, może zobojętniały, chociaż żywotność jego podkreśla winne grono. Obok niego młoda elegantka zaleca się do zapatrzonego w nią przystojniaka. Wąsik sarmacki prezentuje broń. Sąsiadka jego patrzy na nich z niepokojem i naganą dla flirtu. Być może brzemienna. W bezradnej dłoni bukiecik. Przy oknie sypialni mężczyzna z zarostem w nieładzie, w bogatym kołpaku, jest zmęczony i rozczarowany tym światem. Jego towarzyszka ma zadbaną fryzurę, jest obwieszona biżuterią, a w policzku dołeczek. Czy wszystko przeminęło? Bogaci we wszystko nie mają nikogo, kto bez bojaźni wprost prawdę im powie. Jan prawdę Herodowi powiedział. Herod stracił rozsądek, ale prawdy stracić nie mógł. Oto Salome jest narzędziem zemsty swej matki. Wytańczyła u Heroda Antypasa głowę świętego Jana. Podła i piękna. A tu oto Judyta, bohaterka żydowska. Zabija podstępem Holofernesa, wyzwalając z niewoli asyryjskiej swój lud. 2 razy zwycięża, kto siebie zwycięzcę pokona. 2 razy ten ginie, kto
kto swoją bronią zostanie ugodzony. Na styku kamienic zadumany satyr i Jezus, świątek ludowy. Kamienicę obok wystawił brat Krzysztofa. Święty Mikołaj niegdyś był polichromowany. To patron drugiego fundatora oraz kupców, żeglarzy, dzieci i młodzieży. W towarzystwie świętego Tomasza, jednego z ojców Kościoła, patrona budowniczych, i świętego Jakuba, patrona żebraków. Gmerk przybyłów i data 1615. Męczennica, święta Katarzyna Aleksandryjska i ewangeliści Łukasz z wołem, Mateusz i uskrzydlony człowiek, Marek z lwem, a Jan z orłem. Tu w oknie pierwszym z lewej pokusa. Nagie piersi, tępawa twarz o chutliwym wyrazie, łagodnie poskramia dwa węże. Wodzony na pokuszenie, rozanielony młodzian jest gotowy, dostrzega i ulega. Kwiat oddziela rozpustników od dumnego mieszczanina, który poskromił swojego demona, i od srogiego rycerza, pogrążonego w modlitwie. Przy oknie sypialni trwają długowłosa panna, skrywająca swe młode ciało za zasłoną, a obok niej rozmodlona mniszka, zasłaniająca swą kobiecość. Styk fasad podkreśla fantazyjność i naiwność przetworzenia elementów zdobniczych sztuki monumentalnej. Sąsiaduje tu organiczność z geometrią. Kształty prostokątne przeciwstawiono krągłym. Kobiety i mężczyźni ze sobą i przeciwko sobie. Ja uważam tak, że ludzie u nas bardzo solidni są i dlatego tych ludzi uważam, a niektórzy są też nic nie warci, to ja ich omijam z daleka. Ja o sobie myślę, że też dobrze wyglądam i bardzo inteligentny jestem i uważam w Kazimierzu, że jako jestem przyjaciel, jako człowiek. Tak jest. I dlatego myślę, że naród jest rozpracował. Taki miałem ciężki sen, jakby 100 ton na mnie szło i nie znam takich marzeń. Ale unikałem i dzięki Bogu zwyciężyłem. Chciałem mnie zgnieść, ale nie dałem się. Rok temu z ciężkiego snu Antek już się nie obudził. Bieda, nie ma pieniędzy, nie wiadomo co człowieka spotka na stare lata. Jeszcze człowiek myśli, co na tamtym świecie będzie, jak będzie przyjęty. No, nie wiadomo, ale nie ma dobroci przed nami. Od urodzenia jestem Kazimierzakiem. No, trudno to określić, jak to określić, ale naprawdę trudna sytuacja jest życiowa. Bo mam taką niską rentę i chciałbym jeszcze pracować, i żadnej pracy nikt nie chce dać w Kazimierzu, bo już jestem po prostu w takim wieku, że... Hipek nie chciał już żyć dłużej.